Kościół nie powinien być głupi i powinien mądrze inwestować, a najlepsza inwestycja to jest właśnie w młodych ludzi. Ksiądz Karol Tomczak, misjonarz Saletyn. Jest ksiądz tutaj teraz na tezę, ale wiem też, że ksiądz ma związek z Dębowcem. Czym się różnią te spotkania? No, czym się różnią te spotkania? No, to mają wymiar o wiele większy, te tutaj w tezę, nie? Te mają wymiar o wiele większy, jeżeli chodzi o taką międzynarodowość i o ekumenizm, nie? To są ekumeniczne. Nasze spotkania w Dębowcu są bardziej lokalne, chociaż te są i międzynarodowe i ściągają młodzież z całej Polski. Więc na pewno jest w Dębowcu nas mniej niż tutaj na spotkaniach europejskich TZE, ale cel mają jeden, prowadzić do Chrystusa, prowadzić do spotkania drugiego człowieka, prowadzić do modlitwy o pokój, o jedność. Więc myślę, że celami jesteśmy bardzo sobą zgrani. Czy Kościół powinien inwestować w młodych ludzi? Kościół nie powinien być głupi i powinien mądrze inwestować, a najlepsza inwestycja to jest właśnie w młodych ludzi. Także tak, to jest najlepsza inwestycja. Mówię to szeroko, jeżeli chodzi o siłę, o wysiłek, także o finanse, o wszystko, nie? Że tak, młodość jest warta inwestycji. A jak? Na przykład Kościół powinien pomagać młodym ludziom w tej drodze, bo to jest trudna droga młodego człowieka. Myślę, że przede wszystkim słuchać młodego człowieka. To, co kiedy właśnie organizowaliśmy Dębowiec, organizowałem Dębowiec, to stawiam sobie jako pierwszy cel. Słuchać młodego człowieka, co on ma do powiedzenia, a spotkanie w Dębowcu, czy tego typu spotkania mają być odpowiedzią na te potrzeby młodego człowieka, nie? Też przyjmować tego człowieka takiego, jakim jest, z jego biedą i z jego bogactwem. Nie odtrącać nikogo i dać mu siebie, dać mu czas, nie? Towarzyszyć. Myślę, że to jest taka też najlepsza inwestycja, nie? Bycie z młodym człowiekiem, bycie, podtrzymywanie go, ochronę też, nie? Tak jak małe drzewo trzeba ochraniać, żeby mu nie zrobiła się krzywda, żeby mogło wyrosnąć. Też trzeba chronić, nie? Przed dorosłymi, ale być. Pozdrawiam całą diecezję tarnowską, która jest tutaj takim pionierem, jeżeli chodzi o pewne wiele duszpasterstw w ogóle w Polsce. Więc bardzo dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże.